Halo, halo, YouTubeku, witam bardzo serdecznie po powrocie z wakacji. Wróciłem właśnie z gór i po otwarciu kolejnego sezonu serwerków w Minecrafcie to przechodzimy do sushi, bo trzeba było tam, jak powiem, się przygotować na to wszystko. I idziemy sobie z naszą ciocią, babcią kończyć historyjkę. I pewnie po tym jakoś ruszymy sobie w stronę fabuły głównej. Albo... Aha, co tam chcesz? Przepraszam. To przez ten zimny wiatr. Yuriko, źle wyglądasz. Nonsens. Pojedźmy do Akashimy. Wyleczą cię. Rośnie radość. Musimy odwiedzić szczególne miejsce. Gdzie? Niedaleko. Potem obiecuję, zajmiemy się moim zdrowiem. Dobrze. Ale jak poczujesz się gorzej, jedziemy do Akashimy. Tak zrobimy. Oczywiście, panie. Zawsze poważny. Sztuka dostrzegania, także lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam do Discorda, zapraszam na Twitcha. I gramy. Gdzie Przypomnijmy sobie, o co w tej grze wyjątkowe chodziło. miejsce? Zobaczysz. Nie powiesz mi? Nie muszę. Samolot leci. Prowadź. Zobaczymy, czy nadążysz. Ostrożnie, Yuriko. Heja! Panie czuł, tędy. Tędym. O nie, procek zużyty w 74%. Najgorzej. Zobaczymy. Drepczmy, drepczmy. Może ona nam coś znowu z dzieciństwa opowie. Wiesz, gdzie jesteśmy? Gdzieś jest onsen, prawda? Onsen. Co to jest onsen? Oto jest. Przyjrzymy się bliżej. A, źródełko. Ale ładnie sobie ta nasza pelerynka na wietrze wieje. Czy tu nie jest pięknie? O tak. Czemu tutaj? Czy jesteś zły? To chyba nic złego, że tu jesteśmy. Nie rozumiem. Och, trudno patrzeć, jak ciąży ci smutek. Pani Sakai, no i ten malec. Yuriko, w porządku? To nic. Kręci mi się w głowie. Kiedy coś jadłaś? Wczoraj chyba. Zostań, poszukam czegoś. Dzieckiem nie jestem. Proszę, Yuriko, odpocznij chwilę. No dobrze. Skoro tak ładnie prosisz. A. Za chwilę wrócę. Może jest tu zwierzyna. Znajdź coś do jedzenia. No dobra, trzeba ratować babcię. Moja opiekunka pana Sakaya. Idę. Oj, 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 oj. Dzik? Gdzie ty widzisz dzika? A tam. Dobra, mamy ich kilku. Zaniosę to Yuriko.
Musi coś zjeść. A skórkę to sobie pozbieram, się przyda. Chyba przeżyję jeszcze chwilkę. Zostaniemy ją zrobioną. Ciekawe. Dobra. Up. Kłoń. Jup. Yuriko, gdzie? Yuriko! Jej koń zniknął. Gdzie ona polazła? Wróć do śladów, dobra. Dobra, tędy. Tak, dobrze. Kurwa, no. Jak daleko za ten... O, czemu dropi? Typysy. Op. Tył. Zioła. Nie chyba ten. Trafujmy, babunie. Chodź, Yuriko. Musi być blisko. Znać Yuriko, no i poszła tędy, ta. No jest baba, jak tak przebiegła daleko. O! Yuriko! Yuriko, w porządku? Tak. Ja tylko... zgubiłam się. Dokąd jechałaś? Widziałam matkę. Machała, ale szła dalej. Musiałam ją złapać. Baba już nas widzi. Wracamy do domu. Nie. Moja matka... Maja pozdrawia YouTube'a. Very well. Nie musisz. Muszę. Tyle razy robiłam, jak prosiłeś. Chodź ze mną. Muszę złożyć hołd matce. Dobrze. Tylko się nie przemęczaj. Dziękuję. Ona mało mamy w końcu czy nie, bo ja nie kminię. Jadymy. No dreptaj. Matka zabierała mnie na długie spacery po wzgórzach. Uczyła mnie o roślinach. Może dlatego ją ujrzałaś? Może. Kapliczka żółwiego kamienia. Nowego mam przez to wszystko? A nie. Znowu pierdolony samolot. Kurna, koronawirus już taki nie jest niebezpieczny. Zobaczymy. Tutaj? Chyba się z nią będziemy musieli pożegnać, tak się coś zapowiada. Cmentarz. Moja rodzina tu jest. Gdzie ona jest? Wow, ale widok. O, Kazumaso. Ta noc, w którą przyniosłeś małego Gina, był taki słaby. Po czasie spędzonym w lesie...
Straciliśmy już panią Sakai. Katsumaso, słuchasz? Oczywiście. Dałam mu do wypicia lekarstwo mojej matki. Siedzieliśmy przy nim całą noc. Mocno mnie trzymałeś. Pamiętasz? Tak, pamiętam. W tę noc tak bardzo się bałam. Było mi żal małego Gina. Mogę. Ale byłam Mogę. Taka szczęśliwa. Czy jestem Nie, no w takim momencie Adidas. Nie. Potem wydobrzał. Nauczyłeś mnie jazdy. Wtedy odwiedziliśmy onsen. Słońce było czerwone i duże. To był... To było co? Najlepszy dzień mego życia. Jest ciemno, Katsumaso. Powiedz, co widzisz. Widzę drogę wiodącą do Yarikawy. Pamiętam wojnę. Tragedia dla wszystkich klanów. Zostali tu dobrzy ludzie. No, chyba chora jest do grubo. Kaneda. Szkoda, że bywasz tam tak często. Dlaczego tak mówisz? Masz tak wielką odpowiedzialność. Doceniam wspólnie spędzony czas, ale zawsze chcę więcej. To świątynia w Kusi. Widać jej pagodę. W każdy nowy rok modlę się tu za ciebie i małego Gina. O. I moją rodzinę. Jean ma szczęście, że tak się o niego troszczysz. Powiedz mi, co widzisz. Odeszło. Yuriko. Kurczę. Smutno. Odpocznij, Yuriko. Potrzebna nam siła jest wokół nas. Potężni w końcu upadną, stając się tylko pyłem na wietrze. Ale smutno. Kurczę. Ale dobrze, dał radę się z nią pożegnać w jakiś taki ludzki sposób, no. Kurde. Tak po powrocie takie smutne rzeczy. OBS się skraszował. W takim cudownym momencie, naprawdę, no lepiej by się mogło. Nie blue screen Maja, OBS się skraszował. Także no. Już zrobiłem tak, że się na pewno nie będzie crashował. No ale tak smutno na sam koniec. Taka historyjka. No, aż musiało wywalić tego OBS-a. No ja go nawet rozumiem, jakbym takie rzeczy usłyszał. Znowu samolot! No one latają ci jak powalone. To co, idziemy do Noira. Duchy we mgle. No to chyba dobry pomysł. Robimy dalej poboczną historię. Tak, żeby przed zakończeniem gry zrobić już te wszystkie poboczne. Teraz można Noira tak grubo przycisnąć. Pytanie, ile minut miało tamto nagranie?
14, no dobra. No i Ro. Jeszcze raz. Dziękuję. Nie można przemocą odpowiadać na przemoc, Norio. Można, aby ukrócić cierpienia. Jeśli zabijesz... Panie Sakai! Słucham. Co się dzieje? Mongołowie są nieopodal. Szykują atak. Musimy ruszać do zamku Kaneda. Wtedy Mongołowie was dopadną. Żaden nawet nie ujrzy murów Kanedy. Ale będziemy mieć czyste sumienie. Powiedz to mieszkańcom wioski, choć chętnie to zobaczę. Norio, powinieneś przejmować się bardziej ośmioraką ścieżką niż czyjąś opinią. Najpierw słuchałeś się Endzia, teraz pana Sakaja. Potrafisz sam myśleć? Wypluj to, co mówiłeś o mym bracie. Dość! Zajmiemy się z Noriem walką. Reszta może się ukryć. Może. Odmawiam. Nie będę zabijał. Lecz nie jestem tchórzem. Obejdę wioskę. Zobaczę, jakie przygotowania możemy rychło poczynić. Zwołaj wszystkich. Niech poszukają schronienia. Jeden z tych dachów powinien się nadać. Dach w centrum wioski. Słuchajcie, musimy tu, was tu zebrać. Idealnie. Przyprowadźcie rodziny, szybko! Jeśli uciekniemy na bagna, ludzie się pogubią, rozdzielą. To łatwy cel. Proszę, chodźcie. No tak samo schować się do budynku to skupiony cel i rzeźnia. Nie ma murów. Mongołowie mogą uderzyć z każdej strony. Przyprowadźcie wszystkich. Rodzinę, przyjaciół, sąsiadów. O. Świątynia. Ludzie mogą się tam ukryć. Ale to skupienie w jednym miejscu też. Kadzielnice. Można dodać prochu dymnego do kadzidła. Będzie ładny, gęsty dym. Nada się jako osłona. Norio i Hoci zaprowadzą wszystkich do świątyni. Ja zajmę się Mongołami tutaj. Będą obwiniać mnie, nie wieśniaków. Trzymajcie się razem! Panie, zebraliśmy wszystkich. No, dużo osób to tu nie ma. Weź ich do świątyni. Nie możesz walczyć sam. Jeśli Mongołowie dotrą do świątyni, kto obroni tych ludzi? Jak sobie życzysz. Miej naginatę pod ręką. Masz u mnie dzban sakę za znoszenie Hociego. Słuchajcie! Mongołowie się zbliżają. Chodźcie za mną do świątyni. Najeźdźcy ściągną na siebie gniew samuraja. Słuchajcie wszyscy! Róbcie, co mówi Norio! Schronimy się w świątyni! Kadzielnica 2. Szybko! Wszyscy do świątyni! Biegiem! Piękne animacje. Czarno na białym, rzekłbym. Gotuj kadzielnicę. Ja będę ich lał tak po prostu, walić te kadzielnice. Czy chociaż z jednej skorzystam. I ostatnia. Muszę znaleźć kryjówkę na skraju wioski. Znaleźć miejsce, w którym do czegoś. O, nie w tę stronę. Mogę ukryć się w spichlerzu. Myślisz, że pójdę najpierw po jedzenie? Tu. Jak tam wleść? Magiczna drabinka. Już są. Pora zapalić kadzidło. Mam nadzieję, że lubią dym. Dobra, dalej.
Nawet ja go się nie widzę. O, pięknie. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Czech, czech. Dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest deszcz. Już. Lepiej sprawdzę, co z Noriem mi chodzi. Easy. To byłoby nawet easy bez tych kazielnic, no. Naprawdę, jak przypominam sobie, to te walki tylko z bossami są trudne. Słabiutko. Pospiesz do... Opa! Opa! O, jak ty żeś nie trafił? O, ty karakanie. Chyba nie żyje ten jego kumpel. Rozmawiaj od dupy strony. Co się stało, Norio? Walczyłem. Mongoł zaszedł mnie z tyłu. Choci wziął na siebie cios przeznaczony dla mnie. Obaj jesteście dzielniejsi od wielu samurajów. Masakracja. Nie wiedziałem, że jest za mną, aż usłyszałem wrzask. Jak się odwróciłem, już nie żył. Nie obwiniaj się. Norio. Kiedy unosili nad nami pokrywę, oślepiało nas światło. Tym razem jeden z nich śmierdział sakę. Poczułem, jak jego ręce mnie unoszą, ale mój brat rzucił się na nich. Zagłodzony, ranny, ale walczył. Walczył z całych sił. Norio, nie musisz mi... Tak, muszę. Zostawili mnie i wzięli Endzia. Wzięli mego brata. Tracisz rodzinę. Wszyscy, którzy opuścili cedrową świątynię, zginęli. Oprócz mnie. Zasługiwaliby żyć. Ja powinienem zginąć. Też tak myślałem po komodzie. Wiele razy. Nie wiem, czemu przeżyliśmy, Norio. Stało się. A ci ludzie na nas liczą. Mają tylko nas. Ludzie Akashimy żyją dzięki tobie.
Pamiętaj o tym. Bo oni będą. Tak jest. Duchy we mgle. Smutny odcinek. Taki powrotny. Ta cała gra jest smutna. To ja poradzę. Odbierz dar. Może mi się jeszcze dar odebrać. Bo już sobie sam odbiorę. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka powrotnego. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda. Widzimy się w następnym odcinku, także do zobaczenia. Pa, pa!